19 maja to dzień, w którym Skra Częstochowa gra kolejny mecz ligowy ze Zniczem Pruszków, ale dwa dni wcześniej klub z Loretańskiej postanowił, że rozstaje się z trenerem Markiem Gołębiewskim, który jest gościem Radia FON w środowy poranek. Witam serdecznie, panie trenerze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. No to teraz już też oficjalnie wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo wczoraj były urodziny i humor dopisuje, mimo że no ostatnio była taka sytuacja dosyć no przykra, jak dla każdego trenera, że trzeba odejść z klubu. Dziękuję za życzenia. Każdy trener mówi się, że musi zostać 3 razy zwolniony, żeby zostać trenerem, więc mi jeszcze brakuje 2 zwolnień, także mam nadzieję, że nie będą to szybkie zwolnienia. Na razie od 2 dni odpoczywam, cieszę się życiem rodzinnym i też ten tydzień mam dobrze zaplanowany, bo mam 2-3 rozmowy, jadę na zaraz za godzinkę na rozmowę właśnie o pracę, więc myślę, że długo na tym bezrobociu nie będę, mam nadzieję. To jest bardzo dobra informacja, że już się pojawiają oferty. Rozumiem, że nie chce pan zdradzać konkretów, nie sugeruję, że powie pan o klubach, ale chociaż klasa rozgrywkowa może. Jest i wyżej, niżej i podobnie. Także wyżej, niżej i podobnie. Rozstrzał jest duży, ale kwestia też interesuje mnie bardziej projekt taki długofalowy, bo tu w Skrze też mieliśmy jeszcze jakby roczny kontrakt, więc ta praca została przerwana, ale mnie interesuje bardziej mój rozwój niż same tu pieniądze, czy powiedzmy też najważniejsza jest liga, ale chodzi o projekt, jak to by funkcjonowało i jakie są plany, bo bardziej mnie to interesuje. Mhm. Rozumiem. Dobrze, no to przejdźmy w takim razie do konkretów. 17 maja Skra ogłasza na swojej stronie internetowej, że rozstaje się z Markiem Gołębiewskim. Jakie były kulisy tego rozstania? Kiedy pan się o tym dowiedział? Jaka była argumentacja klubu? Dowiedziałem się tak naprawdę, jak przyjechałem w poniedziałek do klubu, po krótkiej rozmowie z prezesem Szymczykiem, jak dwaj mężczyźni, którzy wiedzą, co chcą w życiu, podjęliśmy bardzo szybką decyzję, że rozwiązujemy kontrakt i to było jakby bardzo szybkie, tak samo jak szybko się dogadaliśmy w sierpniu, tak samo teraz szybko się dogadaliśmy co do rozwiązania. No kulisy, myślę, że tutaj bardziej trzeba pytać stronę klubu, dlaczego tak, a nie inaczej, bo ja ze swojej strony miałem 2 zadania w Skrze, utrzymać zespół i wygrać, znaczy nawet nie wygrać, być wysoko w Projuniorze i jak wiemy w Projuniorze klub jest na pierwszym miejscu, więc te 2 zadania zrobiłem, ale klub oczywiście ma zawsze prawo, bo to on mnie zatrudniał i tak samo klub mnie zwalniał, więc ja tutaj jak najbardziej żadnej urazy nie czuję, bo takie jest życie, taki jest sport. Tym bardziej ta praca trenera to jest taka praca, gdzie siedzimy tak naprawdę zawsze na tykającej bombie i nie wiemy, kiedy ta bomba wybuchnie, więc ja w moim przypadku było podobnie, ja się nie spodziewałem, więc było to bardzo szybko załatwione i bym powiedział bezboleśnie. Mhm. Czyli rozumiem, że w rozmowie z panem Szymczykiem, prezesem Skry Częstochowa, wszystko było po dżentelmeńsku, to nie było tak, że pan tutaj zaczął sugerować, że może powinniśmy jeszcze dać sobie trochę czasu, może jeszcze to jest wszystko do odkręcenia, bo ta seria ostatnich meczów faktycznie niezbyt ciekawa, 6 porażek, 3 remisy, no ale za chwilę kolejne arcyważne mecze i te baraże jeszcze były do uratowania. Wszystko się zgadza, tylko że w sierpniu umawialiśmy się na rzeczy, które zrobiłem, więc klub może miał przez to, że tak dobrze szliśmy i dobrze graliśmy, klub miał pewnie większe ambicje, ale to, które wyniknęły w czasie grania, więc to już jest kwestia prezesów, to jest ich prawo, że chcieli coś więcej. My też chcieliśmy więcej, ale jak wiemy, kilka kontuzji bardzo ważnych zawodników przyczyniło się do tego, że te wyniki też nie były satysfakcjonujące dla mnie, więc to nie zawsze w sporcie tak jest zero-jedynkowo, jak się wydaje, więc ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobiłem to, co ode mnie wymagano, czyli te 2 rzeczy, o których wspomniałem, a liga to jest liga. No nie można powiedzieć, że jak ci 5 razy wygrywasz z rzędu, potem 5 przegrywasz. No wiadomo, że jest jakiś niedosyt, ta seria nie była dobra, więc jakieś tam powiedzmy tu prezesi pewnie podstawy mieli, więc ja tam mówię, ze swojej strony uważam, że to, co ode mnie klub wymagał, zrobiłem, więc jeżeli klub chciał coś więcej, teraz szukają innych rozwiązań, to jest normalne w sporcie. Mhm. Czyli warto jeszcze raz to podkreślić, celem klubu, cel jaki postawiono przed panem, przed sezonem, to było utrzymanie, tak? Tak, dokładnie. Utrzymanie zespołu na szczeblu centralnym i wysoka lokata w Projuniorze.
No właśnie, no to teraz nasuwa się takie pytanie, bo też mnóstwo komentarzy się pojawiło na Facebooku pod tym oświadczeniem z Krzyczyn-Stochowa, czy też w innych, na innych forach internetowych sobie troszeczkę tych komentarzy poczytałem, ale sam też doszedłem do takiego wniosku, że jest pan ofiarą własnego sukcesu. Gdyby pan gdzieś tam był ze skrą w środku tabeli, albo nawet nad strefą spadkową, ale z bezpieczną przewagą, nikt by nie pomyślał o tym, żeby pana dzwonić. W momencie, kiedy pojawiła się okazja, żeby awansować, nagle skra pana no, chce się z panem rozstać. Czy no, nie jest pan ofiarą własnego sukcesu? Ja myślę, że to nie był sukces, no bo tak naprawdę te baraże były w zasięgu i są cały czas, bo jeżeli te baraże byśmy osiągnęli, to byłby wtedy sukces. No taka podstawowa, myślę, że rzecz, którą zrobiliśmy, to było to utrzymanie, więc naprawdę mi jest ciężko się wypowiadać, co prezesi mieli jakby na myśli i co chcą od tego jakby w tym sezonie jeszcze osiągnąć, bo tu trzeba pytać właśnie bardziej prezesa Szymczyka, jaki jest plan na klub, bo mówię, ja miałem jeszcze umowę, która mi się przedłużyła, ale tak jak powiedziałem, wszystko się odbyło w takiej dżentelmeńskiej rozmowie bardzo szybko, bo ja uważam, że jeżeli ktoś nie widzi dalej jakby pomysłu mojego na funkcjonowanie w klubie, no to nie było sensu też tutaj w ogóle negocjować, czy mam zostać, czy nie. Po prostu jak nie było chęci z jednej strony, więc ja uznałem, że nie ma sensu tutaj dłużej tkwić w tym wszystkim i tak naprawdę w pół godziny wszystko załatwiliśmy. Także mówię, no bardzo szybko to przebiegło i myślę, że bezboleśnie. Aczkolwiek pan powiedział, że to nie sukces. Ja śledząc losy Skry od wielu, wielu, wielu lat, uważam, że dla tego klubu, dla tego całego środowiska Skry Częstochowa, to gdzie teraz jest Skra w tym momencie, czyli wciąż blisko baraża, a gdzie była, czyli w strefie barażowej, w pewnym momencie nawet blisko podium, to jest sukces, ponieważ tak jak pan sam wspomniał, celem było utrzymanie. Niektórzy mówili, że w ogóle Skra w drugiej lidze, po co ta Skra w tej drugiej lidze gra, że ona się nie utrzyma, że ona spadnie z hukiem. Skra gra kolejny sezon w tej drugiej lidze i to jest wciąż najlepszy sezon w historii tak naprawdę tego klubu. I tak sobie myślę, że czasami trenerzy, ambicja trenera sprawia, że potem musi cierpieć, bo to, co powiedziałem wcześniej, też nie chcę się powtarzać, że gdyby Skra pod pana wodzą była gdzieś tam w środku tabeli, nikt by nie pomyślał o tym, żeby pana zwolnić, ale gdzieś tam dobre wyniki sprawiły, że jest pan nadal ze Skrą, był pan ze Skrą w czołówce i pana nie mam. Staram się znaleźć tutaj logikę rozumowania klubu, oczywiście to też nie jest pytanie do pana, bardziej do zarządu i pewnie takie pytanie też będę chciał zadać w najbliższej przyszłości, no bo zatrudniam trenera, przed którym stawiam cel utrzymanie, cel jest zrealizowany z nawiązką i nagle go zwalnia. To tak jakbym zwolnił pracownika za to, że nadprogramowo świetnie sobie radzi, pracuje i zbiera coraz lepsze recenzje. Oczywiście ostatnio mu coś tam nie wyszło, ale mimo wszystko nadal wykonuje swoją pracę, jaką mu założyłem w momencie, kiedy go zatrudniałem. Tak korporacyjnie rzecz ujmując. Nie wiem, jak się pan trener do tego odniesie. Uśmiechem. No bo no życie toczy się dalej. Jak powiedziałem, ja jestem pozytywną osobą. W ogóle też bym chciał podziękować za szansę, którą mi Skra dała, bo też przychodziłem z czwartej ligi, a teraz no nie ukrywam, że jakieś tam moje nazwisko się przewija w kontekście klubu z wyższych lig, więc to też jest po części dzięki prezesowi, który mi dał szansę i ja myślę, że ją wykorzystałem, a to, że się rozstaliśmy, no to jest normalna rzecz. Ja mówię, nie czuję urazy i bardziej czuję taką wdzięczność, że klub mi dał szansę i będę życzył tam wszystkim wszystkiego dobrego i myślę, że ten klub w przyszłym roku, jak będzie dobrze jeszcze prowadzony, no to ma szansę też grać o coś więcej. Także mówię, no z mojej strony na pewno nie ma urazy, na pewno ja jestem bardzo zadowolony z tego okresu prawie rocznego. Tak jak pan powiedział, uważam, że wykonałem w 100% swoje zadanie, a że była taka decyzja klubu, no to już nie mi jest oceniać, tylko bardziej prezesowi Szymczykowi, tak? Bo ja to zawsze powtarzam, prezes mnie zatrudnił, tak samo prezes miał prawo mnie zwolnić i ja tutaj naprawdę, jako że jestem w piłce bardzo długo, także ja tu nie widzę problemu. No tak, bo wielu się zastanawiało, czy ma pan żal do klubu, ale teraz po tych słowach można ewidentnie powiedzieć, że trener Marek Gołębiewski nie ma żalu do klubu, czy taka jakaś lekka zadra jest w sercu? Znaczy zadry nie ma, tylko mówię, może takie pytanie
co tak naprawdę, bo to było bardzo szybko, nawet nie miałem żadnej takiej rozmowy, co poprawić. No nie wiem, no tak szybko wyszło, że nawet powiem szczerze, że chyba tak widocznie miało być i życie napisało taki scenariusz. Już widzę na horyzoncie nowe scenariusze, więc mam nadzieję, że też i skra pójdzie w dobrym kierunku i ja też dobrze wybiorę, bo wybory w życiu są bardzo ważne, a potem trzeba po prostu dobrze pracować i taką maksymą się w życiu kieruję. No zobaczymy coś, co czas przyniesie, także jestem optymistą. Czyli rozumiem, nie było żadnego ultimatum, bo na ogół często jest tak, że trenerzy dostają jakieś ultimatum, że tyle, ile, tyle punktów, że zwycięstwo w kolejnym meczu i jedziemy dalej, a jak nie, no to wtedy się rozstajemy. W Pana przypadku, tak jak Pan powiedział, dowiedział się Pan o tym tak dosyć spontanicznie w poniedziałek i w poniedziałek już Pana nie było, czyli nawet nie było żadnego ultimatum. No nie było, no po prostu usiedliśmy do rozmowy i wyniknęło z niej, że jak to prezes powiedział, z tej mąki nie będzie chleba, więc zamknęliśmy piekarnik i się rozstaliśmy. Na dwa dni przed meczem ze Zniczem Pruszków tak właśnie też było w kuluarach, że ten mecz jeszcze ze Zniczem Pruszków Pan poprowadzi. Oczywiście gdzieś tam, jak to zawsze bywa w przypadku serii meczów bez porażki, bez zwycięstwa, zawsze pojawiają się plotki, że trener może odejść, ale mimo wszystko nikt nie spodziewał się, że ten timing będzie właśnie taki na dwa mecze przed Zniczem Pruszków i taka trochę ironia, no sport kocha ironię, że takim wizytowym meczem Skry pod Pana wodzą to był ten mecz w Pruszkowie właśnie, to zwycięstwo 5-0, sobie tutaj wypisałem datę, 27 dzień listopada, no i przed meczem ze Zniczem Pruszków, gdyby ktoś Panu powiedział, że przed rewanżem już Pana nie będzie, no to ani ja, ani myślę, że wielu kibiców, ani Pan też by pewnie nie uwierzył. No w piłce wszystko się może zdarzyć, jak widzimy i no, trzeba być człowiekiem dużej wiary, ale no nie ukrywam, że pewnie po tamtym meczu bym na gorąco nie powiedział, że już w maju dzień przed urodzinami stracę pracę, ale myślę, że też i troszkę inny zespół wtedy mieliśmy, bo tu trzeba wspomnieć kontuzje, które teraz są w zespole i też w dzisiejszym meczu za kartki nie zagra dwóch zawodników, więc na pewno ten skład no, nie jest optymalny do końca. Ja bym powiedział, że można jakby tą kadrę od lipca, pewnie prezesi będą nad tym myśleli, żeby ta kadra była troszkę szersza i bardziej doświadczona, bo w tym roku byłoby praktycznie 10 czy tam 11 młodzieżowców w kadrze, więc znaczy ja nie mówię, że ci młodzieżowcy sobie, broń Boże, nie dawali rady, bo to bardzo dobrzy młodzieżowcy, dawali nam dużo punktów też i na boisku i w projuniorze, ale jednak przy takich właśnie, czy druga runda, ta rewanżowa jest o tyle trudniejsza, że no właśnie to doświadczenie się liczy, jak widzimy, dużo zespołów ma nawet zawodników z przeszłością ekstraklasową, czy byśmy wymieniali, czy Motor, Górnik, czy nawet Olimpia Grudziądz, Chojniczanka, to są wszystko zespoły, gdzie tam dwóch, trzech zawodników grało w ekstraklasie, tak? A tu akurat w Skrze mieliśmy, Skra ma cały czas zawodników bardzo dobrych, ale jednak nieogranych na tym poziomie wyżej, więc to doświadczenie może w tej drugiej rundzie właśnie troszkę brakuje i myślę, że każdy ubytek takiego zawodnika typu Adam Mesjasz czy Adam Olejnik, którzy stanowili o sile tego zespołu, no to jednak był odczuwalny w tym naszym graniu i gdzieś tę jedną bramką, przeważnie przegrywaliśmy jedną bramką i te mecze nie do końca potrafiliśmy zamknąć do ostatniego gwizdka, więc gdzieś czegoś brakowało. Ja myślę, że tego doświadczenia nam zabrakło i tej szerszej kadry, no ale mówię, 4 mecze zostały, jeszcze tam jest nic nie stracone, może ten impuls właśnie zmiany trenera pozwoli drużynie dzisiaj się dźwignąć. Garega Rokosa, to będzie duet, który tymczasowo poprowadzi zespół, rozumiem, że sobie poradzą. No z tego co wiem, chyba Jacek nie będzie jakby tak firmował tego, znaczy tak mnie doszły słuchy, że raczej Konrad będzie to prowadził, więc chyba to na Konrada barki spocznie. Jacek będzie trenerem motorycznym, tak jak był, ale to mówię, no nie mi jest oceniać, tam jakieś wewnętrzne w klubie postanowienia były, więc też trzeba pytać już u źródła. To jeszcze zapytam o kibiców, bo myślę, że to też fajne, że było wiele ciepłych komentarzy pod Pana adresem właśnie w momencie, kiedy okazało się, że nie jest Pan już trenerem Skry, czy to właśnie na Facebooku, czy to na innych forach. Wielu się dziwiło, wielu się nie zgadzało z tym, co zrobiła Skra właśnie, rozstając się z Panem. Wielu uważało, że Skra pod Pana wodzą ewoluowała.
i to, że trafiła się zła seria zła seria meczów bez zwycięstwa. Seria zwycięstw też się trafiła. Ale to nie był powód zwolnienia, bo to już chociaż w polskiej piłce nie takie rzeczy się nie działy. Natomiast te ciepłe komentarze, nie wiem, czy do pana docierały, ale było ich naprawdę bardzo, bardzo sporo. To też chyba fajne. Powiem panu szczerze, że ja nie czytam komentarzy, bo chcę, może włosów nie mam, ale tą resztkę włosów, które mi zostały, chciałbym jeszcze oszczędzić, bo tak naprawdę no, komentarze, wiadomo, no, są miłe i są niemiłe, ale człowiek, jeżeli miałby to czytać wszystko i się odnosić do tego troszkę, to wtedy myślę, że no, te życie byłoby troszkę nudniejsze, a ja się staram się raczej pozytywnie patrzeć, więc jeżeli pan tak twierdzi, że komentarze były pozytywne, to ja mogę tylko kibicom bardzo serdecznie podziękować za miłe słowa i życzyć też udanych meczy na Skrze, czy tych nawet baraży wymarzonych dla prezesów, bo myślę, że ten klub i tak cały czas krok po kroku idzie do przodu, bo jeszcze nie tak dawno grali w trzeciej lidze, a teraz są jakby jedną z większych sił w drugiej lidze, więc kibice pewnie też będą dzisiaj przyjdą na mecz, bo dzisiaj jest pierwszy jakby mecz, gdzie mogą kibice wejść na stadion. Więc ja ze swojej strony, bo nie miałem też okazji się pożegnać, więc mogę, wykorzystując pana audycję, podziękować kibicom Skry za miłe słowa i życzyć im udanych i fajnych spotkań z udziałem ich pupili. Ja myślę, że ten fragment sobie wytniemy i wrzucimy jako specjalne właśnie takie oficjalne, można powiedzieć, pożegnanie trenera Marka Gołębiowskiego z kibicami, bo faktycznie troszeczkę szkoda, że nie było okazji, żeby mógł pan w tym ostatnim okresie być na meczach razem z kibicami, ale jeszcze raz to podkreślę, naprawdę tych komentarzy pozytywnych było bardzo, bardzo dużo i nie spotkałem się z takim komentarzem, który by powiedział, o dobrze, że tego nie ma, dobrze, że ten trener już odszedł. Nie, wręcz przeciwnie, było komentarzy, w których po prostu kibice się nie zgadzają z tą decyzją. No ale to już życie. Wielu z państwa będą oglądać ten wywiad pewnie post factum, po meczu z Zniczem, ale mimo to zapytam trenera Marka o to, jak ten mecz może wyglądać, mecz ze Zniczem Pruszków. Bardzo ważny mecz, który wciąż jakby może przedłużyć nadzieję Skry na baraże. No ogólnie teraz ta seria spotkań z drużynami, które bronią się przed spadkiem, no to nie są łatwe spotkania, prawda? Widać było w Olimpii Grudziądz, gdzie no jeszcze tą pierwszą połowę jakoś wyglądaliśmy, a potem ta determinacja Olimpii no była troszkę większa od moich byłych zawodników, więc no nie będzie to łatwe spotkanie na pewno, ponieważ tak jak wspomniałem, no praktycznie 5 zawodników dzisiaj może nie zagrać, znaczy na pewno nie zagra, bo kartki i kontuzje no raczej się nie wyleczy. Adam Mesjasz ze złamaną ręką i Adam Olejnik z zerwanym wiązadłem krzyżowym, więc to jest pewnik, że tych 5 tam zawodników, reszty nie chcę mówić, bo Znicz też może będzie słuchał, więc nie chcę ułatwiać im zadania, ale myślę, że będzie to ciężkie spotkanie dla Skry, no bo no to są drużyny, które walczą o ligowy byt. No Skra już ma zapewniony, więc inaczej się gra z nożem na gardle, czy z lufą przystawioną do skroni, że możesz spaść, a inaczej się gra, jakby to powiedzieć, z chęcią zjedzenia wisienki na torcie, no bo baraże są taką wisienką na tym torcie, który już został upieczony i teraz kwestia, czy drużyna się podniesie, bo mówię, no myślę, że z jednym z powodów mojego zwolnienia to pewnie prezes chciał dać taki impuls, bo to jest takie modne w Polsce, że prezesi zwalniają trenerów. No my zobaczymy, czy dzisiaj ten impuls zawodnicy dostaną, bo tak jakby zrzucił prezes odpowiedzialność teraz na zawodników, tak? No mówi, no trener wam jakby odchodzi, trenera nie ma, no to teraz wy pokażcie. No i pewnie o to prezesowi chodziło, tak? No i zobaczymy, czy to przyniesie efekt. Ja naprawdę ze swojej strony życzę, żeby chłopaki zaczęli wygrywać, bo te baraże są naprawdę na wyciągnięcie ręki, bo jeszcze ostatni mecz, przypomnę, Skra gra z Garbarnią Kraków, więc to jest taki bezpośredni mecz, gdzie jak przy dobrym wyniku jeszcze można wskoczyć na te miejsce barażowe. No zobaczymy, czy to będzie efekt nowej miotły w przypadku duetu Gerega Rokosa, a bardziej Konrada Geregi, bo Jacek Rokosa, tak jak tutaj Marek Gołębiowski zdradził, bardziej może z tylnego fotela będzie rządził pierwszą drużyną. Też oczywiście czekamy na informację, kto będzie tym pierwszym nowym trenerem Skry, no bo ten duet ma być oczywiście duetem tymczasowym. Z tego co wiem, to już za kilka dni ma być decyzja o nowym szkoleniowcu Skry, ale to jest melodia przyszłości. Marek Gołębiewski był gościem
Radia Fone, były szkoleniowiec Skry Częstochowa. Dziękuję trenerze i mogę powiedzieć jedynie, też dziękuję w imieniu, można powiedzieć, kibiców, ale też swoim własnym, też kolegów dziennikarzy, naprawdę, bo te Skrę pod pana wodzą oglądało się bardzo, bardzo fajnie. Byłem też na wielu meczach wyjazdowych, byłem, nie, akurat w Pruszkowie mi nie było, pamiętam. Tego mogę żałować, ale byłem na wielu innych meczach wyjazdowych, oczywiście byłem też na wielu meczach domowych i naprawdę fajnie się oglądało Skrę pod pana wodzą. I to nie jest tak, że pan zostawia gdzieś tam pewnie stale spaloną ziemię, bo myślę, że ta spuścizna gdzieś tam po panu pozostanie. Dziękuję, trenerze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dziękuję. Dziękujemy i do zobaczenia przy następnej okazji. Pozdrawiamy.